Witam wszystkich serdecznie. Jestem w okolicach Pałacu Królewskiego. Idę na kolację, ale wpierw sobie chciałem upolować kokosa, więc polujemy. Chodzę tymi uliczkami i nigdzie nie mogę znaleźć kokosów. Nie wiem, jak ich nie potrzeba, to zawsze jeżdżą. Jak potrzeba, to ich nie ma. Słuchajcie, tu znalazłem. Wygląda to jak kokos, tak więc bierzemy. Słuchajcie, tu u góry jest nielegalna stacja benzynowa z takim dystrybutorem. To nie są soki, to jest po prostu pokazana przejrzystość paliwa. Zatoczyłem koło, ściemnia się, tak więc teraz kierunek knajpa, kolacja. No i zobaczymy, co dalej pociągniemy w tym odcinku, czy później zrobimy cięcie i zostaniemy na jutro. Tak jak widzieliście na załączonym obrazku, ale próba się odjazdu się nie udała, no bo ona nie ma wyczucia, przecież ja 100 kg ponad ważę. I ja już widziałem, że w tych korkach tu będzie niebezpiecznie. I zszedłem i idziemy obok do restauracji, tak więc nie ma problemu, ja sobie dojdę. Słuchajcie, jestem szybciej niż ona na tym motorku. Pierwsze danie weszło nam na stół, jest to makaron z owocami morza. Kolejna potrawa, są to krabie od nóża z warzywami i tak ogólnie smażone. Nie wiem, czy to dobre, czy nie, zobaczymy. Jeszcze ujęcie z bliska. Dobra, zaczynamy jeść. I wchodzi nam taka ryba, pięknie się prezentująca, pewnie jeszcze lepiej smakująca, tak więc zapraszam wszystkich, jak jesteście gdzieś w pobliżu. Słuchajcie, tak się ryba prezentuje już prawie dojedzona, tak więc tak to wygląda teraz. Przerzuciłem ją na drugą stronę, żebyście mogli zobaczyć. Słuchajcie, zjedzone to, co widzieliście, kosztowało 10,5 dolara amerykańskiego. Witam wszystkich dnia kolejnego. Zatrzymałem się, jestem na mieście, zatrzymałem się na sokach z pomarańczy, wyciskanych świeżo. Tutaj jeszcze trzcina cukrowa, bo też soki z tego się robi. Taki sok kosztuje 1,8 dolara za taką buteleczkę, czyli nie tanio, ale jest to świeże z zielonych pomarańczy. A tak się prezentuje ulica tutaj wokół mnie, gdzie teraz siedzę. Trochę się uspokoiło, bo cały czas był gwar pełno motorów, tuk-tuków, samochodów. Zaraz się zacznie z powrotem. Taka kwestia do naszych patronów, że dziś, jutro będę wysyłał kartki pocztowe dla Was, mam już kupione, ale szukam jakichś nowych pomysłów na gifty dla Was, bo już się magnesy to już się przeżyły, koszulki już też lecą do Polski, ale na później, na przykład na kartki pocztowe na pewno będę robił swoje, z logiem, może to będą miniaturki filmów dedykowane. Zrobimy z kapeluszem, kapelusz się podpisze, małpa i tak dalej. Tak więc wprowadzamy zmiany na coś ciekawszego, bo już te wszystkie bryloczki, jak mówię, magnesy, pałeczki, jakieś takie drobne sprawy, to już było. Trzeba szukać jakichś pomysłów teraz, bo nie chcę Wam dublować tych giftów. Tutaj ładna knajpka, ładny zapach kawy, też coś dają do jedzenia. Zaraz się zatrzymam i zjem. Nie usiadłem, bo jest tyle ludzi, jest jakaś, nie wiem, przerwa w pracy, przerwa w szkole, tu jest jakaś szkoła, że nie ma wolnych stolików. I też drugie miejsce. Zobaczymy tutaj. Tutaj też jest jakaś knajpa. Może tu się da usiąść. Wszystko by było dobrze, ale jakiś typ tam wiertarką wierci cały czas i jest hałas, a już nie mówię o nagrywaniu, tak więc szukamy dalej. Tu jest dużo takich knajp, widzę. Uniwersytet z przodu, dlatego tyle studentów, wszystko pozajmowane, chyba przerwa jest. Jest życie na tej ulicy, widać życiodajna. Pełno ludzi, dużo się dzieje, dużo handlu, kawy, szybkie jedzenie. No i tak jak widzicie, wszystko jest pozajmowane w tym momencie. Widziałem kebaba za niecałego dolara. Ale ja póki co się węglowodanów nie imam, ale warto pamiętać dla tych, co nie mają problemu,
z dietą. Jak jest tyle ludzi, to jest jeden problem, że no ciężko usiąść, ciężko się dopchać, ale drugi problem, że no tutaj trzeba po angielsku, trochę oni kaleczą, a jak mają dużo klientów, to nie mają czasu, żeby się na mnie skupić, porozmawiać, coś, żeby pokazać jakieś zdjęcia, wytłumaczyć ręcznie, nożnie, postarać się, nie ma szans. Nie wiem, co się stało, ale kilka moich plików straciło po prostu głos. Nie, że głos jest źle nagrany, tylko po prostu go nie ma. Tak więc dogrywam Wam, że wchodzimy do restauracji wegetariańskiej. Ja zamawiam sobie tutaj zupę kuchni tajskiej Tom Yum, którą właśnie teraz tutaj widzicie. Poniżej też była do wyboru zupa wietnamska kwaśna. Takie mamy na stole przyprawki. Restauracja jest bardzo klimatyczna, z bardzo takim niepoukładanym menu. Widzicie, bardzo nieczytelne, zamazane te zdjęcia. Jest i po kmersku, po chińsku i po angielsku. O tyle dobrze. Takie jest logo restauracji. Jeszcze raz mówię, restauracja wegetariańska. Tutaj wrosło drzewo, czy restauracja wrosła w drzewo raczej. Moja zupa wjechała, ale jako, że to jest duża porcja, to taka łyżka jest, żeby się dzielić, jakbym było więcej osób. A to jest mała łyżka w środku. Tak więc próbujemy danie kuchni tajskiej w Kambodży. Słuchajcie, zjedzone, teraz czas na kawę i tu widzę, jest mała kawiarnia, może się zatrzymam, zobaczymy co mają. Finalnie nie poszedłem na kawę, a skierowałem się w okolice Targu Olimpijskiego, który teraz widzicie. A przechodząc takie mamy oto widoki, tam się wieżowiec nowoczesny buduje na tle świątyni. Wchodzić już nie będziemy, jest straszny upał, ponad 30 stopni i to kilka stopni. Przed nami chińska restauracja, znany w całych Chinach Chongqing Hot Pot. Dania kuchni z Chongqing są bardzo ostre. To jest de facto prowincja Sichuan. A więc jeżeli ktoś ma pojęcie o kuchni chińskiej, to wie, że tam najostrzejsze smaki w całych Chinach. Tutaj kolejna chińska restauracja, bardzo ładnie się prezentująca. Tutaj z perspektywy zobaczcie, jak się buduje. Bloki nowe, całe miasteczko, nowoczesne galerie handlowe. Szczególnie widać to z tej strony. Przed nami kolejna świątynia, przez którą po prostu będziemy przechodzić, żeby przejść na inną część ulicy. O, właśnie tędy było przejście z tamtej strony ulicy. Na tę stronę ulicy, czyli tutaj z przodu. Tak jak widzicie, doszedłem do jakiejś większej nowoczesności teraz. Siadam gdzieś na kawę, wypiję kawę, biorę tuk-tuka i jadę do siebie działać, bo jest strasznie gorąco, idę na basen, poskładam filmy i to by było tyle. Tak jeszcze dla Waszej informacji, pracuję teraz nad filmem, który ma kompleksowo zbadać sprawy cen w Kambodży. Chcę Wam pokazać ceny produktów spożywczych, AGD, opłat, czyli ceny energii, ceny za internet, ceny połączeń telefonicznych, ceny zakupu lub wynajmu nieruchomości, ceny transportu. Wszystko, żeby to było w jednym odcinku. Gdzie jestem, gdzie się da, zbieram materiały. Oczywiście gdzieś tam po sklepach, o ile mnie nie pogonią, nagrywam ceny, nagrywam przebitki z różnych miejsc, gdzie będę mógł te materiały później do takiego filmu wykorzystać. Teraz jestem cały czas w stolicy Kambodży w Phnom Penh. Trochę mnie ciągnie, żeby znowu gdzieś pojechać, polecieć. Mam parę dni wolnego, że nie muszę tutaj być. Szykuje się chiński Nowy Rok i to byłby dobry moment, żeby wyskoczyć do miasta Sihanoukville nad Zatoką Tajską. Oczywiście w Kambodży, niech Was nie zmyli nazwa Zatoka Tajska. No nie byłem nigdy w tamtym mieście, a jest to zagłębie Chińczyków tutaj w Kambodży. Bardzo chińskie miasto, dużo o tym czytałem, dużo oglądałem filmów, ale sam nigdy nie byłem. Tam jeszcze takie miasta jak Kampot, Kep, troszeczkę pojeździć tak po prowincji. Tak więc spodziewajcie się też i takowych materiałów niebawem. I to by było na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, patronujcie i do następnego odcinka. Cześć!